Niewidomy malarz. Dawno, dawno temu w małym mieście mieszkało młode małżeństwo Stanley i Megan. Stanley był malarzem, sprzedawał obrazy na targu, ale jego dzieła nie sprzedawały się zbyt licznie. Nie zarabiał prawie żadnych pieniędzy. Przepraszam, kochanie, ale dziś nie udało mi się sprzedać żadnego obrazu. Może powinienem to rzucić i podjąć inną pracę? Megan nic nie odpowiedziała. Wiedziała bowiem, że jej mąż ledwo co zarabia na siebie. Znam odpowiedź, kochanie. Jutro pójdę znaleźć pracę. Hej, Bruno, chodź tu, chłopcze. Tej nocy, kiedy Stanley poszedł spać, łza spłynęła mu z oka. Chciał tylko przez cały czas malować, ale życie odepchnęło go do tyłu i nie nagiwało się jego woli. Kochanie, wychodzę. Powodzenia, skarbie. Ale Stanley nie wiedział, że czeka na niego coś strasznego. A? Nie! Wypadek mógł być śmiertelny. Na szczęście udało nam się zatrzymać krwawienie. Ale jego nerw wzrokowy został poważnie uszkodzony. Przykro mi, ale stracił wzrok. A? Co? Ale, panie doktorze, nie, ale... Czy nie ma jakiejkolwiek szansy, żeby przywrócić mu wzrok? Cóż, możemy przywrócić mu część lub całkowicie wzrok za pomocą operacji. Kosztowałoby to jednak 10 tysięcy dolarów. Ale panie doktorze, my nie mamy tylu pieniędzy. Przepraszam panią, ale procedura jest droga i nie możemy naginać szpitalnych zasad. Żal zaczął przytłaczać Megan. Zobaczyła przyszłość i nie wyglądała ona zbyt dobrze. Przez kilka następnych dni Megan chodziła po mieście, szukając pomocy dla męża. Poprosiła przyjaciół o pomoc, nazywała ich krewnymi, a nawet udała się do banku z prośbą o pożyczkę, ale bez skutku. Po powrocie do szpitala Stanley był przerażony, gdy dowiedział się, że stracił wzrok. Nie! I tak oto miała się rozpocząć trudna podróż. Kochanie, nie chcesz zgasić światła w swoim łóżku? To bez znaczenia. Przepraszam, ale mam odrzucenie. To jest w porządku, niech będzie. Nie znajdując innego wyjścia, Megan podjęła pracę w kawiarni, by zapewnić sobie i mężowi utrzymanie. Tymczasem Stanley nadal nie pogodził się z faktem, że stał się ślepy. Nie zaczął jeszcze uczyć się technik orientacji i mobilności. Technik, które pozwalają osobie niewidomej uczyć się dostosowywać do zmysłu dotyku. Mijały miesiące, ale atmosfera melancholii wciąż go prześladowała. Co mam teraz zrobić ze swoim życiem? Często pytał sam siebie. Uwięziony w psychicznym więzieniu, Stanley poddał się. Aż pewnego dnia. Czy jesteś malarzem, który chce osiągnąć sukces? Jeśli tak, weź udział w największym konkursie malarskim w Queensport City i wygraj 10 tysięcy dolarów. By uzyskać więcej informacji, zaloguj się na naszej stronie i... Stanley poczuł w sobie nagłą iskrę. Po raz pierwszy od miesięcy stał twarzą w twarz z nadzieją. Uśmiechnął się, ale potem nagle uśmiech zniknął. Bruno, nie mogę. Bruno! Dokąd mnie prowadzisz? Moja sztaluga. Łzy spływały mu z oczu. Włosy na jego karku zjeżyły się. Stanley nie widział, który kolor wybiera, ale nie obchodziło go to. Chciał tylko poczuć, jak jego pędzel gładzi płótno. Chciał tylko poczuć zapach farby. A potem zaczęła się magia. Euforia. Uczucie wiecznej błogości.
Rety! Stanley za nie mówił, ale co więcej, był szczęśliwy. W ciągu następnych kilku tygodni Stanley zaczął uczyć się technik dla niewidomych. Zapisał się na zajęcia z alfabetu Braille'a. Zaczął wychodzić z domu, zaczerpnąć świeżego powietrza, a przede wszystkim malował codziennie. Stanley zaczął próbować kilku technik, by przenieść swoją wyobraźnię na płótna. W końcu użył kilku niebieskich pinezek jako współrzędnych, co utorowało mu drogę przelania swojej wyobraźni na płótno. Wow! O, to jest niesamowite! Bez obrazy! Naprawdę nigdy nie namalowałeś czegoś tak pięknego. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego świata. To tak jakby mój umysł stał się bardziej kolorowy niż kiedykolwiek. Meg? Megan? Dokąd idziesz? Żeby zapisać cię na konkurs malarski w przyszłym tygodniu. Proszę cię, nie mógłbym. Stanley, wynik nie ma znaczenia. Twój udział owszem ma. Megan zapisała Stanleya na konkurs malarski. Twoimi oczyma. Możesz namalować co chcesz, ale pamiętaj, że masz 6 dni i musimy oddać ten obraz w niedzielę. Stanley milczał, ponieważ wiedział, że w głębi duszy Megan życzyła mu wygrania konkursu. Pieniądze z nagrody pomogłyby mu odzyskać jego wzrok. Wiem, na co liczysz, ale kochanie... Skup się tylko na malowaniu. Następnego dnia Stanley stanął przed sztalugami i intensywnie zastanawiał się, co powinien zrobić. Po południu zaczął się niepokoić, a wieczorem poddał się. Nie mam pojęcia, co chcę namalować, nie mówiąc już o wzięciu udziału w konkursie. Znasz powód, dla którego znowu polubiłeś malowanie? To dlatego, że chociaż raz w życiu przestałeś myśleć o jego efekcie końcowym i cieszyłeś się, że coś robisz. To wszystko, co musisz zrobić. Stanley wiedział, że Megan ma rację. I tak oto następnego dnia Stanley zaczął malować, nie martwiąc się tym. W miarę upływu czasu zdał sobie sprawę, że nie tylko go malował, ale był częścią samego obrazu, jakby to była droga prowadząca go do pięknego celu. I tak właśnie minęło 5 dni, a obraz Stanleya był wreszcie gotów. Wow, Stan! Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczysz, jak zdolny jesteś. Megan zaniosła obraz w drodze do pracy, a potem czekali. Szanowni Państwo, witamy na największym konkursie malarskim w Queensport City. Twoimi oczyma. Cieszymy się, że wszyscy z Was, wspaniali artyści, wzięliście udział. Ostatecznie wybraliśmy aż 2 obrazy, które olśniły naszych jurorów. Enigma Russella Davisa i Oczy umysłu Stanleya Kinney. A zwycięzcą jest... Oczy umysłu Stanleya Kinney! Skarbie! Udało się! Tłum wiwatował, ale kiedy Stanley wyszedł na środek, wszyscy byli w szoku. Witam, jestem Stanley. Mówisz, że to twoje dzieło? Tak, proszę pani. On kłamie! Nie ma mowy, żeby osoba niewidoma mogła zrobić coś takiego. Ktoś inny go namalował. Przepraszam, może mój mąż i jest ślepy, ale nie jest oszustem. Nie wierzę w to. A wy? To ja. Ja powinienem zdobyć pierwsze miejsce, nie on. Panie Stanley, jeśli namalował to ktoś inny... Nie muszę się wstydzić, kim jestem z powodu mojego uszkodzonego wzroku. Jeśli uważasz, że nie jestem godny z powodu mojej niepełnosprawności, możesz wziąć nagrodę. Przepraszam. Współczuję ci, ale nie jest to zasłużona nagroda. Jeśli naprawdę to zrobiłeś, to rzucam ci wyzwanie. Stwórz coś tutaj, właśnie teraz, przy wszystkich. Przyjmuję twoje wyzwanie. Potrzebuję niebieskich pinezek i płótno. Obecni tam ludzie trwali w oczekiwaniu, gdy Stanley malował przez kilka następnych godzin. A kiedy skończył? Gotowe.
Odwrócenie sztalugi wprawiło wszystkich w zdumienie i zawstydzenie, a zwłaszcza biednego Russella. Co? Nadal ma pan jakieś wątpliwości, panie Russell? Ja nie wiem, co powiedzieć. Tak mi przykro. Nie wiedziałem, że ktoś może bawić się kolorami, nie będąc w stanie ich zobaczyć. Naprawdę zasługujesz na pierwszą nagrodę. My również prosimy o wybaczenie, bo wątpiliśmy w pana. Pokazałeś nam dzisiaj, że z wolą można robić, co się chce. Stanley otrzymał pierwszą nagrodę i wszyscy mu gratulowali. Megan była szczęśliwa, że jej mąż ma szansę odzyskać wzrok. Ale podczas rozmowy Stanley odkrył, że powodem, dla którego Russell tak bardzo chciał wygrać, było to, że potrzebował on pieniędzy na operację swojego ojca. Hej, tobie bardziej się przyda. Co? Nie, ja nie rozumiem. Potrzebowałem pieniędzy, by odzyskać wzrok, ale nie jest to ważniejsze niż życie ojca. Weź to, nalegam. Dziękuję. Jesteś nie tylko wspaniałym artystą, ale także wspaniałym człowiekiem. Obiecuję, że pewnego dnia oddam je. Russell udał się do szpitala, ale czekała na niego smutna wiadomość. Nie! Lekarze nie mogli uratować jego ojca. Było już za późno. Doktorze, chciałbym podarować jednemu pacjentowi oczy mojego ojca. Halo? Halo, pan Stanley Keen? Tak, to ja. Dzwonię ze szpitala Queensport Metro Hospital. Znaleźliśmy panu dawcę. Zabieg jest całkowicie darmowy. I co dalej? Stanley i Megan trafili do szpitala, gdzie przeprowadzono operację. Po kilku godzinach, gdy zdjęto bandaże... Ja widzę. Megan, ja... Widzę cię. W tym momencie do pokoju wszedł Russell. Cześć, jestem Russell. Oto pieniądze, które mi dałeś. Ja nie rozumiem. Potrzebowałeś ich dla swojego ojca. Teraz masz jego oczy. To byłeś ty? Łzy spływały z oczu Stanleya, gdy trzymał rękę Russella. Przykro mi. Nie bądź. To, co zrobiłeś dla mnie po konkursie, było czegoś, czego jeszcze nie widziałem. Próbowałeś uratować mojego ojca, ale mi się nie udało. Przynajmniej jego oczy mogą teraz widzieć świat twoim umysłem. I tak też zakończyła się piękna opowieść, która uczy nas siły woli i determinacji, a jednocześnie wartości życzliwości i współczucia wobec innych. Czego to człowiek nie może zrobić, stawiając ponad wszystko człowieczeństwo.